Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. No dobra, muszę wam się do czegoś przyznać. Nie wierzyłem w Cyberpunka. Nie wierzyłem w niego, gdy tylko go ogłoszono w 2012 roku. Nie wierzyłem w niego po tym, gdy w rok później pokazano nic nie mówiący teaser i nie wierzyłem w Cyberpunka przez kolejnych 5 lat, w ciągu których nie powiedziano o grze absolutnie nic. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. W końcu nie zacząłem wierzyć w Cyberpunka także po premierze zwiastuna na tegorocznych targach E3, choć tak dziennikarze, jak i gracze z całego świata zgodnie popadali w zachwyty. Powiem więcej, zwiastun z E3 wręcz pogłębił moje obawy, głównie dlatego, że wyglądał zbyt dobrze. Czy Redzi na pewno będą wiedzieli, jak stworzyć emocjonującą strzelaninę? Czy wiedzą cokolwiek o tworzeniu modelu jazdy w grach? Czy ogrom tego, co zapowiedzieli, ich nie przytłoczy? Czy będą w stanie stworzyć ogromne, ciekawe, żyjące miasto? Czy mają w ogóle pojęcie, że wchodzą na terytorium, na którym od lat niepodzielnie rządzi GTA i że może się to dla nich źle skończyć? W całej sympatii dla Redów nie wierzyłem, że Cyberpunk może się udać. Wydawał mi się być zbyt złożony, zbyt wielki i zbyt ambitny, nawet jak na ludzi, którzy dali światu Wiedźmina 3. A potem pojechałem na Gamescom. Zobaczyłem i w końcu uwierzyłem. Tak jest. Mogę z dumą powiedzieć, że jestem jedną z tych kilkunastu tysięcy osób na świecie, która widziała Cyberpunka w akcji. Byłem na zamkniętym pokazie dla prasy i powiem wam jedno. Wszystko wskazuje na to, że Cyberpunk będzie dokładnie tak dobry, jak zapowiadano, a nawet jeszcze lepszy. Ale od początku. Pokaz odbywał się w jednej z hal na Gamescomie, do której dostęp miała wyłącznie prasa. Box, jaki dostali do swojej dyspozycji Redzi, został przekształcony w kameralną salę kinową z niewielką klimatyczną poczekalnią. W czasie, gdy dziennikarze przed nami byli na pokazie, mogliśmy napić się cydru marki Cyberpunk albo piwka FAKDRM, którego nazwa miała chyba wyrażać stosunek Redów do systemów cyfrowych zabezpieczeń. Ale ja tam nie wiem. Niestety nie miałem jakoś głowy do kręcenia tych cudów, więc zamiast tego macie tu ścianę, na którą rzucona była panorama Night City, cosplayera i Sawa z Blackiem, którzy przyszli na pokaz razem ze mną. W końcu nadeszła nasza kolej. Przy wejściu zabrano nam bilety, bo tak, były one wymagane, a w zamian każdy z dziennikarzy dostał taką oto figurkę. I wow, wygląda ona naprawdę nieźle. Okej, może rzeczywiście nie jest to najbardziej szczegółowa statuetka, jaką widziałem, ale nadrabia to świetnym projektem i gabarytami. W każdym razie na biurku prezentuje się świetnie. Wszystko wskazuje na to, że będzie mi ozdobą już na wieki wieków i naprawdę życzę wszystkim, by trafiła ona kiedyś do sprzedaży detalicznej albo chociaż była elementem kolekcjonerki. CD Projekt, daliście czadu. Na sali kinowej nie było jednak czasu zachwycać się prezentem, bo od razu zaczął się pokaz. Ściślej mówiąc, jeden z deweloperów zaczął na naszych oczach grać, a drugi komentował to, co działo się na ekranie. Od razu zaznaczam, było to to samo demo, które pokazywano na E3 i na zamkniętych pokazach wewnątrz studia. I tak, zdaję sobie sprawę, że ten niewielki fragment gry został ulepiony z najlepszych jej kawałków. Jest doskonale wyreżyserowany i może nie oddawać w pełni tego, jak gra będzie wyglądać w całości. Wszystko to wyglądało jednak tak dobrze, że naprawdę nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że to po prostu jakiś tam losowy fragment gry. Najważniejsze jest jednak to, że niezależnie od tego, jak sprytnie przemyślany był przedstawiony wycinek, wszystkie składające się na niego elementy same w sobie wyglądały na kompletne i działające, a to przecież z nich będzie się składała cała gra. Tak więc wszystko zaczęło się od stworzenia postaci w całkiem zaawansowanym kreatorze. Mogła to być kobieta, ale ostatecznie u nas był to mężczyzna, głównie ze względu na prośbę jednej z dziennikarek, by był to seksowny koleś. A więc bohaterem naszego pokazu był seksowny koleś. I już. Następnie była akcja. Dużo akcji. Jak już powszechnie wiadomo, Cyberpunk oglądać będziemy z oczu bohatera, co tylko wzmagało poczucie, że mamy do czynienia z solidną strzelanką. Bronie wyglądały świetnie, wydawały soczyste odgłosy i jak w każdym rasowym shooterze, czuć było, że mają kopa, choćby ze względu na solidny odrzut i tylepiący się ekran. Jednocześnie nie sposób było przegapić masy liczb unoszących się nad przeciwnikami wraz z każdym celnym strzałem, co było czytelnym sygnałem, że za całą tą efektowną fasadą kryje się złożona RPGowa mechanika.
Co chwilę następowało efektowne zwolnienie czasu, ułatwiające celowanie w newralgiczne punkty przeciwników. Przywodziło to na myśl takiego choćby Max Payne'a i to było dobre skojarzenie. Pociski przebijały ściany i czyniły w pomieszczeniu spustoszenie, co nie tylko świetnie wyglądało, ale też zmuszało bohatera do szukania innej drogi, gdy grad pocisków za ściany nie pozwalał dobiec do drzwi, za którymi znajdował się przeciwnik. W ogóle co chwilę pokazywano nowy bajer związany z walką. Była na przykład broń, której kule śledziły przeciwników. Był karabin, którego pociski odbijały się od ścian, dosięgając w ten sposób przeciwników ukrytych za osłonami. Przewidywana trajektoria kul przedstawiona została w formie intuicyjnych strzałek. Była broń biała, jak choćby miecz, którym walka nie tylko wyglądała na niesamowicie mięsistą, ale też pozwalał on na wygenerowanie pola odbijającego kule wrogów. Były też ostrza wychodzące z przedramion, niczym w tym antycznym zwiastunie, które poza szatkowaniem przeciwników pozwalały choćby wspinać się po ścianach. Absolutnie fantastycznie wyglądało odrywanie kończyn przeciwnikom, na przykład za sprawą strzału z shotguna w bliskiej odległości. Sugestywne były też reakcje potraktowanych w ten sposób oponentów. W końcu pokazano nam także walkę z minibossem, który zasłaniał się tarczą pochłaniającą większość obrażeń i którego trzeba było szybko okrążyć, by trafić go w czuły punkt. Podczas pokazu deweloper wyskoczył więc wysoko w powietrze, a gdy znalazł się nad opancerzonym przeciwnikiem, zwolnił czas i w locie posłał celną serię tam, gdzie trzeba. Wyglądało to fantastycznie. Oczywiście gracze będą mieli możliwość dostosowania postaci do swojego stylu gry, od skocznego zabójcy po cichociemnego hakera na opancerzonym Robocopie kończąc. No dobra, ale rozgadałem się o strzelaninach, a przecież jak na każdym kroku podkreślają Redzi, Cyberpunk będzie przede wszystkim RPG-iem w otwartym świecie. I mówiąc szczerze, właśnie ta obietnica budziła przed pokazem moje największe obawy. Jakoś nie mogłem wyprzeć z głowy obrazu ciasnych, kameralnych i, co tu dużo mówić, dość budżetowych metropolii przyszłości z Deus Exów. Ku mojej uldze wygląda jednak na to, że nic z tych rzeczy. Na Gamescomie pokazano nam otóż parę dość sporych wycinków Night City. Począwszy od bloku, w którym żyje główny bohater, który sam w sobie był dość spory i składający się z kilku poziomów, poprzez ogromne skrzyżowanie, na którym jednocześnie znajdowało się kilkadziesiąt najcudaczniejszych przechodniów, na ciemnych, dusznych uliczkach kończąc. I choć w pierwszej chwili, gdy bohater jechał w samochodzie na tylnym siedzeniu, rozmawiając ze zleceniodawcą, miałem jeszcze obawy, że twórcy nie pokażą nam jazdy po mieście, co oznaczałoby, że pewnie nie ma się czym chwalić, to jednak w końcu się stało. Bohater wsiadł do fury i wjechał na jakąś wypełnioną autami autostradę, a ja poczułem, że to jest to. Wkoło było pełno pojazdów, budynków i dróg, w które można było skręcić. W oddali majaczyły drapacze chmur, do których aż chciało się pojechać, a całość wyglądała, cóż, jak cyberpunkowe GTA. Co prawda, przejażdżka zajęła tylko kilka minut, więc nie mam zielonego pojęcia, jak duże będzie miasto i czy dorówna takiemu choćby Los Santos, ale cholipka. Na ten moment zapowiada się potężna i w pełni otwarta wirtualna metropolia. Niewiele mogę natomiast powiedzieć o modelu jazdy. Podwozie fajnie pracowało na wybojach, a auto wydawało się mieć sporą masę, ale przejażdżka była dość powolna. Pewnie po to, by naraz nie wczytywało się zbyt wiele obiektów, bo w końcu przed twórcami jeszcze sporo pracy. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że kierując autem będzie można przełączyć się na kamerę trzecioosobową. Ale gadam o walce i świecie, a przecież Cyberpunk to RPG. I wygląda na to, że to RPG cholernie dobre. Podczas niespełna godzinnego dema bohater był rzecz jasna postawiony przed licznymi wyborami o konsekwencjach nader nieoczywistych. Te zaś zostały okraszone bezbłędnymi dialogami. Co ciekawe, nawet w najgorszej sytuacji, gdy wybierać było trzeba między kiłą a mogiłą, dostępna była opcja wyciągnięcia granata i rozwiązania problemu drogą siłową. I ponoć ma to być opcja równie sensowna jak każda inna, a nie tylko iluzoryczny wybór. Celowo wspominam o tym jednak dopiero teraz i to niezbyt obszernie, bo ten akurat aspekt cyberpunka nigdy nie budził we mnie najmniejszych wątpliwości. Redzi udowodnili już, że są mistrzami fabuły, dialogów, questów i niełatwych wyborów, a ten krótki pokaz jedynie utwierdził mnie w przekonaniu, że cyberpunk będzie na tym polu co najmniej równie dobry co Wiedźmin. Tym jednak, co wywarło na mnie olbrzymie wrażenie, był ogrom detali budujących klimat. Właściwie żadna, nawet pozornie błaha czynność, nie została na pokazie skwitowana tabelką czy oknem dialogowym, mimo że właściwie mogła.
Instalacja nowego szczepu wiązała się więc z długim dialogiem z lekarzem i obserwowaniem, jak przy ciele bohatera majstruje zaawansowana aparatura, zaś zakup niewielkiego pojazdu kroczącego, który notabene będzie pełnił w grze rolę zwiadu i wsparcia, związany był z rozbudowanym questem, wizytą w siedzibie gangu i zaciętymi negocjacjami. Podobnych detali było multum. Na ulicach byli walczący ludzie, w automatach dało się kupić napoje, a reklamy na holograficznych słupach ogłoszeniowych były interaktywne. Night City pełne było szczegółów i było żywe. Pewnie jesteście też ciekawi, jak wyglądała grafika Cyberpunka. Cóż, wyglądała tak jak na zwiastunach, co oznacza, że była ładna, ale bez szaleństw. Jeżeli chodzi o mnie, posiadacza średniej klasy peceta, to dobra wiadomość, bo mam przynajmniej pewność, że gra spokojnie mi ruszy, ale maniacy fotorealizmu, najnowszych technologii i wodotrysków mogą poczuć się zawiedzeni. I żałuję, tak strasznie żałuję, że mogę wam o tym jedynie mówić, nie pokazując jednocześnie żadnych gameplayów. I nie mając nawet pojęcia, kiedy jakiś gameplay zostanie w końcu upubliczniony. Ta powściągliwość Redów dziwi mnie tym bardziej, że demo wyglądało przecież obłędnie dobrze i to nawet pomimo ostrzeżeń, że mogą być na nim widoczne glitche. Poza jakimiś sporadycznie zbłąkanymi teksturami, nie glitchowało się nic. Ale czy coś może pójść w Cyberpunk nie tak? Może, a jakże? Jeszcze jak? Miasto może się jednak okazać nudne i małe. Fabuła, o której nie powiedziano zbyt wiele, może być jednak nijaka. Auta mogą zachowywać się jak jeżdżące kartony, a walka może zdominować gameplay. Może się okazać, że Cyberpunk po prostu Redów przerośnie. Ale ja już w to nie wierzę. Wierzę natomiast, że Cyberpunk będzie cholernie dobrą grą i nie mogę się doczekać premiery. Uwierzyłem, bo zobaczyłem. Dajcie znać, czy czekacie na Cyberpunka, a jeżeli podobał wam się ten materiał, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. Pamiętajcie, że jutro i pojutrze pojawią się kolejne materiały z Gamescomu. No i cóż, trzymajcie się!